Dzień dobry, Mirosław Maziarka, AgroSmart Lab. Jesteśmy w gospodarstwie pana Arkadiusza Wódki w miejscowości Altanka koło Sochaczewa. Mocne nazwisko. Od ilu lat pan uprawia rośliny ozdobne? Koło 20 lat. I to jest w zasadzie cały czas w tunelach, tak? Tak, w tunelach ogrzewanych. W tunelach ogrzewanych i pan uprawia jakie gatunki? No, zaczynamy od bratka, a kończymy na chryzantemie. Czyli pomiędzy szerabatówka cały sezon, tak? Tak? Czyli jesteśmy teraz pod koniec sezonu 2022. Tak jest. Pan Arkadiusz spotkał Piotrka Ziemińskiego, który jako pierwszy w Polsce przetestował zamgławianie kwiatów ozdobnych za pomocą AgroEca. I podsunął panu Arkadiuszowi pomysł, żeby spróbować właśnie za granicą wodą, kwasem podchorawym zabezpieczać rośliny przed chorobami. I jakie były pierwsze spostrzeżenia z zastosowania tego produktu? Pierwsze naoczne, że tak powiem, spostrzeżenie był efekt zielonego liścia. A, czyli to, co większość mówi właśnie, że po oprysku jest to jakby dodatkowy efekt, można powiedzieć, uboczny, ale pozytywny. Tak, pozytywny. Roślina widać, że jakby była zdrowiutka, taka się robi. Czyli wygląda mocniej, mocniej, tak? Mocniej wygląda, tak. No to fajnie, jest to... Jakby zabezpieczona przed... Tak jakbyś, jakby dostała jakieś powłoki na... Jakby miała jakąś powłokę na sobie. No to fajnie. Ja doradziłem panu Arkadiuszowi, żeby zastosować nowy produkt, to jest AgroEca Protect. To jest biostymulator zarejestrowany też do ekologicznej produkcji, który ma nie tylko kwas podchorawy, ale i specjalny krzem zeoli, który wzmacnia rośliny. Natomiast w zasadzie nie było to stosowane poprzez zamgławianie i pan, panie Arkadiuszu, zbudował sobie sam taki zamgławiacz. W jaki sposób? Tak, kupiłem specjalne dysze do zamgławiania, wentylator, podłączyłem pod kompresor, który posiadam i wszystko działa. I działa, tak? Tak. I w sumie to od kiedy? Gdzieś od połowy września już to jest? No, gdzieś pierwsze zastosowanie było po 10 września. Po 10 września. Dzisiaj mamy 24 października. I niech pan nam powie, jak to pan, jeśli poprzez to zamgławienie, trochę pana spostrzeżeń, doświadczeń, jak to wygląda? No, z tym krzemem po prostu... Widać było na przykład, gdzie mszycy, że mszyca niby się pokazuje i nagle jej nie ma. Czyli tak jakby zamierała ta mszyca. No tu jest ten zeolit z krzemu, ma taką, że on trochę zabezpiecza, robi taki film fizyczny, które nie lubią tych ostrych krawędzi, szkodniki takie stojące końce, to może by się okazało, że on może też pomóc ograniczać szkodniki, tak? Powiedzmy tak, bo zawsze na początku września pojawiają się mszyce w chryzantemach, to jest nieuniknione, a w tym roku żadnego środka ochrony roślin. Czyli pan nie stosował żadnego na szkodniki? Na szkodniki nie. No to trzeba byłoby ciekawe. Od tego momentu od nie. Tego momentu. Czyli to można spróbować, zweryfikować na drugi rok, czy to pomoże. No dobra, ale to jest główna sprawa, jest na choroby. Jak to wyszło z ograniczeniem na, no bo to szara pleśń chyba jest najgłównym problemem, nie? Tak, i szarej pleśni jako tako na chryzantemach nie widać. O, no to bardzo ładnie, czyli jest dobry efekt. Jest efekt dobry, tylko że trzeba stosować systematycznie. I jak to jest systematycznie? Raz na tydzień? Raz na tydzień. Raz na tydzień? Raz na tydzień trzeba. I wystarczyłoby, tak? Tak. Ale to pan zamgławia kiedy? Wieczorem, rano? To znaczy roślina, zamgławiałem zawsze, jak był wychłodzony tunel. Tak. Czyli tam koło 80 stopni dopiero włączałem zamgławianie. Czyli jak było możliwość wieczorem, nie były nagrzane rośliny, to wieczorem. A jeżeli nie, to rano. I jakie stosował pan stężenia? Stężenie ja stosowałem akurat tutaj 20%. 20 czy 15? Jak to jest? Ile dawki, bo tam jest jaki zbiornik? AgroEca Protect, Protectu na 5 litrów wody. Na 5, 4 litrów wody. 4 litry wody. Dobra, a jakiś nośnik był czy nie? Nośnika nie dawałem. Żeby... Czyli pan tak ustawił te dysze, że one... Tak, raczej to była taka zimna mgła i fajnie dawała. I utrzymywało się przez pewien czas? Koło godziny spokojnie się utrzymywała, do półtorej godziny. Czyli nawet można bez nośnika, bo tutaj mamy doświadczenia... Tylko musi być naprawdę dysza skręcona, żeby to było... Czyli jak najmniejsza ta sucha mgła, tak, nie? Tak, żeby była jak najdrobniejsza kropla. Czyli tu można jeszcze trochę sobie pobawić się tym. To niech mi pan powie, czyli od września, kiedy pan przeszedł spróbować na tą AgroEca Protect, to nie stosował pan już żadnej chemii takiej? Żadnej chemii nie stosowałem. Czyli myśli pan, jest
jakaś przyszłość, możliwość, żeby też ozdobne były bez środków ochrony roślin? Na pewno jest i na pewno do tego będę dążył, żeby w ten sposób, bo po takim zastosowaniu środka zawsze możemy, mgła upadnie, możemy wejść, wykonywać wszystkie prace. Bezpiecznie, bezpiecznie, tak. No i chyba też trochę taniej powinno być, nie? Trochę taniej, ale jeszcze jedno, chciałem dodać, że to musi być robione systematycznie. No tak, bo systematyczność, tu jest nie zostawi się, to jest bardziej profilaktycznie. Tak, to jest zabezpieczenie roślin, jak już pewnie wejdzie to. Jeszcze nie wiemy, jak to się będzie zachowywać, jak wejdzie choroba, tak? Mhm. Czy da się ją wyniszczyć do końca, czy... No tu już mamy doświadczenie, to nie jest środek ochrony roślin, to jest biostymulator, który zabezpiecza, ogranicza infekcję, czyli czym wcześniej, i to wtedy roślina się, powiedzmy, broni i nie ma tych chorób. Ale czyli tak, szarą pleśń można powiedzieć, że udałoby się i jeszcze gdyby te mszyce przy okazji ograniczyć, to byłoby fajnie, nie? Tak, fajnie by było. No to dobra, to dziękujemy bardzo. I tak? Fajne rozwiązanie, bo człowiek włącza urządzenie, wychodzi z tunelu. No właśnie, to jest to, co my szukamy teraz rozwiązań. Środki to pewnie można różne stosować. No AgroEca Protek jest takim fajnym, bo i ekologicznym, i bezpiecznym, i tak dalej. Ale głównie chodzi teraz wykorzystać czas. I nową formę aplikacji. I ta chyba zamgławianie może być jedną z lepszych. Zgadza się. I tu jest właśnie powierzchnia jakieś 750 metrów w tym tunelu. Czas zamgławiania jest koło godziny, godziny 15. Mamy zamgławiony cały. I już jest zamgławiony, tak? No to fajnie. Dziękujemy bardzo, życzymy zdrówka.